Jarka Hampela, ale nic z tego. 3 do 3, 25 do 23. Przed nami bieg 9, w którym zobaczymy Janusza Kołodzieja w parze z Jakobem Torselem kontra Davy Watt i Patryk Dudek. Piraterna prowadzi 26 do 10 z Hammarby Sztokholm. Tam jesteśmy po 6 biegach. Kolejna biegowa wygrana w biegu 6. Pary Jonas Davidson, Przemek Pawlicki. Przypomnę, oni triumfowali w biegu numer 3 z duetem Artiom Łaguta, Robin Aszpgren. Tym razem poradzili sobie z Rafałem Okoniewskim i Leonem Madsenem, na który, co ciekawe, jeszcze przed rokiem jeździł w Elite w Wetlandzie, ale ze względu na KSM nie mógł zostać zakontraktowany na kolejny sezon. Klub z Wetlandy nie przedłużył też umowy z Emilem Sajfudinowem. Rozbieżności. Wiele czynników zadecydowało o tym, że Emil ostatecznie wybrał Indianernę Kumla. Zrezygnował z występów w Wetlandzie. Zmienił klub w Szwecji. No i bez wątpienia był chyba bohaterem największego transferów w Szwecji. To okienko transferowe było otwarte jeszcze praktycznie do połowy kwietnia. Wszyscy liczyli na to, że Tomasz Golob będzie występował w tym roku w Szwecji. Ale nie ma też Krzysztofa Kasprzaka, nie ma Taja Uffindena. Ale mimo braku takich nazwisk i tak Elite Serien jest w sezonie 2013 bardzo emocjonująca. Skoro o emocjach mówimy, to zobaczmy, co ciekawego słychać w Westerwik. 15 do 8 prowadzą gospodarze w starciu z liderem, z Miederną Eskilstuną. Czy zanosi się na pierwszą od 3 tygodni porażkę lidera? Trudno prorokować po 3 biegach, ale zobaczymy. Jarna Indianerna 28-14 prowadzą gospodarza. My popatrzmy, bieg 9. Janusz Kołodziej, kask niebieski, bardzo dobry start. Koldiego, kask czerwony, Jakob Torszel na ostatniej pozycji, ale już proszę, Patryk Dudek kontra Janusz Kołodziej, a w to wszystko jeszcze miesza się Davy Watt. No i znów remisowo 3 do 3, zaspał troszeczkę Jakob Torszel. Janusz Kołodziej po 3 punkty, Patryk Dudek jest drugi, ale Duzer nie zrezygnuje. Będzie próbował na dystansie gonić Kołodzieja. Davy Watt, tam zbliżył się do niego Jakob Torszel. 3 do 3. Znów bardzo emocjonujący pojedynek derbowy pomiędzy Wetlandą a Dakarną Molila. Kołodziej kontra Dudek, Watt kontra Torszel. Próbuje jeszcze szukać tej odpowiedniej ścieżki. Teraz dostał troszeczkę szprycą Patryk Dudek. Janusz Kołodziej w jednym z wywiadów powiedział, że wreszcie złapał ten odpowiedni rytm jazdy w Szwecji. Dużo trenował, dużo czasu poświęcił też na przygotowanie fizyczne. I kolejny remis. 3-3, 28 do 26. Pierwsza trójka Janusza Kołodzieja po tym nie najlepszym starcie w biegu 4. Drugi Patryk Dudek, który już na swoim koncie ma 6 punktów w 3 startach. Bez punktu Jakob Torszel. I jedno oczko Davy'ego Watta w 3 startach. Australijczyk ma na swoim koncie 4 punkty. 28 do 26. Już za chwilę bieg 10, a w nim zobaczymy Simona Gustafsona i Fredrika Lindgrena.